Cześć kryptomaniacy! Dziś bardzo ciekawy film o pasywnych dochodach z krypto, czyli DeFi, staking i yield farming. Spróbujemy także wyjaśnić sobie, skąd się wziął i jak rozumieć ten cały boom DeFi, czyli zdecentralizowane finanse na Ethereum. Zapraszamy! Jeszcze tylko szybciutka informacja na początek. My nie jesteśmy doradcami finansowymi, a ten film nie jest doradcą finansowym. To są tylko i wyłącznie nasze poglądy i nasze zdanie. Możesz się z nim zgadzać lub nie, ale jeżeli Cię to interesuje, to serdecznie zapraszamy. Zasubskrybuj kanał, polub nasze wideo, skomentuj, jeżeli masz jakieś komentarze. My na pewno odpowiemy. A więc, skoro wszystko już zostało powiedziane, zaczynamy. Zapewne niektórzy z Was słyszeli o tak zwanym DeFi Yield Farm. Niektórzy nawet farmują 1000% rocznie. 500, 600, 800 to bardzo częste numery. Im większy jednak procent, tym większe ryzyko. W bankach jednak nie ma żadnych procent, nie ma żadnych zwrotów z naszych depozytów, więc tak naprawdę nie mamy żadnych alternatyw. Przyjrzyjmy się, jak ten trend się rozwinął i co go zapoczątkowało. Jeżeli pamiętacie, tak niedawno, bo zaledwie 3 lata temu, w 2017 roku, wielkiego boomu krypto najlepiej rozwinęły się giełdy i tak zwane fiat on-ramps, czyli firmy umożliwiające kupno krypto bezpośrednio za dolary, złotówki i funty, przy użyciu oczywiście kart kredytowych, czyli przelewów bankowych. Powstały takie giganty jak Coinbase i Binance, które miały obroty liczone w miliardach dolarów. A to wszystko osiągnęły w ciągu 2 lat, wyprzedzając przy tym, licząc oczywiście wartość obrotów, instytucje istniejące na świecie przez dziesiątki i setki lat, jak na przykład Deutsche Bank oraz setki różnych brokerów działających w obrocie akcjami czy na rynku Forex. Był to sukces, ale również pewnego rodzaju porażka krypto. Środowisko krypto walczące o zdecentralizowany świat. Musiało się zaczynać od scentralizowanych, jak najbardziej prywatnych giełd, takich jak Coinbase czy Binance. Zdecentralizowane giełdy niestety miały za mało użytkowników i nie było tam płynności. Ceny były również znacznie gorsze, więc większość transakcji odbywała się właśnie na tych prywatnych i scentralizowanych giełdach. Przyszedł jednak rynek niedźwiedzia w krypto, trwający aż od 2018 roku do teraz. Obecnie jesteśmy świadkami narodzin nowego roku byka i wzrostów w krypto. Wszystko jednak wygląda znacznie ciekawiej. Po pierwsze, zdecentralizowane giełdy osiągają ogromną ilość transakcji. Pionierem tutaj był oczywiście Uniswap, który zrewolucjonizował rynek, przedstawiając automatycznych twórców rynku, czyli tak zwane Automatic Market Maker, w skrócie AMM. Zamiast książek z zamówieniami od uczestników, używają one algorytmu, który automatycznie wylicza cenę danej kryptowaluty. Sprawia to, że płynność pojawia się automatycznie. Nie jest już konieczne używanie czy tam zatrudnianie ludzi, by tworzyli rynek na różnych parach krypto, czy to z Bitcoinem, czy Ethereum. Uniswap jednak, żeby działać, on potrzebował dużej ilości krypto na wszystkich parach. Jak to zrobili? No i właśnie tu jest ta magia, gdyż zaczęli oni oferować tokeny za doprowadzanie płynności. Nie jest to jakiś oryginalny pomysł, bo wymyślił to Synthetix. Później skopiował Compound, który poszedł już na maksa w kilkaset procent, a teraz niektóre projekty oferują właśnie 1000% zysków rocznie. Należy być ostrożnym, ale jeżeli smart contract był testowany przez jakieś rzetelne firmy, to czemu nie? Wyfarmować, fajne tokeny sobie zostawić, a te gorsze wyrzucić i przechodzić do następnej firmy. Ja osobiście wolę farmować na tych bardziej sprawdzonych giełdach jak Perlin X, właśnie, czy Compound, czy Synthetix, ale decyzja należy do Ciebie. Większe zyski, większe ryzyko.
Jeżeli jesteś ostrożny, naprawdę można nieźle zarobić, zwłaszcza te bonusowe tokeny, które oni oferują. Bo oprócz tego, że dostajesz tokeny za to, że prowadzisz to właśnie tą płynność, to dodatkowe tokeny są bonusowe i często są kilkaset dolarów tygodniowo, miesięcznie, w zależności od projektu. Nazwano to właśnie yield farming, czyli ludzie nie trzymają już swoich krypto na portfelach, gdzie zbierają kurz, tylko właśnie rzucają się na te procenty, na te firmy, te nowe projekty, aby zgarniać jak największe zyski. Walka o coraz wyższe procenty za udostępnianie własnych kryptowalut sprawiła, że pojawiły się oczywiście firmy, które nie oferują żadnych usług czy giełdy, lecz skupiają się na oferowaniu wysokich nawet 50 000% zwrotów w skali roku. We własnych oczywiście tokenach. Teraz oczywiście jakoś to działa, ale na dłuższą metę te firmy nie mają szans na przetrwanie. Możesz oczywiście, jak chcesz, spróbować i zaryzykować na przykład wpłaty w jakieś mało znane sushi albo kimchi token i szybko zamienić go na Ethereum. Lecz znacznie ciekawsze jest wspieranie dobrych i przyszłościowych giełd, jak na przykład Compound, Balancer, Perlin, Synthetics i tym podobne. Gdyż to tu powstaną nowe produkty i serwisy związane z DeFi. Pamiętajmy, że jesteśmy zaledwie kilka miesięcy w tym szalonym DeFi, a już zdecentralizowane giełdy zrównały się w obrotach głównie dzięki yield farming z giełdami scentralizowanymi, takimi jak na przykład Coinbase. Powróćmy jednak do początku. Całe to uprawianie, farmowanie, to ciężko znaleźć polską nazwę, zostańmy więc przy yield farming, miało swój początek. Zaczęło się to, gdy konsensus Proof of Stake zaczął dominować oryginalny bitcoinowy Proof of Work. W Proof of Stake zamiast używać mocy obliczeniowej swoich komputerów, używamy swoich tokenów, zamykamy w smart kontrakcie i głosujemy, jak ten blockchain powinien się rozwijać. Ponieważ Proof of Stake nie używa mocy obliczeniowej, jest on znacznie lżejszy i szybszy od Proof of Work. Właśnie Proof of Stake, zastawianie i decydowanie, jak blockchain ma się rozwijać, wspieranie blockchaina, jest to oryginalny, pasywny dochód właśnie z tej technologii. To, co się stało później, jak i yield farming i te zwariowane procenty, to już jest inna bajka. Nawet Vitalik zdał sobie sprawę z ograniczeń Proof of Work. Jego Ethereum przechodzi w konsensus Proof of Stake w listopadzie tego roku, czyli 2020. Jeżeli nie będzie oczywiście kolejnych opóźnień. Implementacja ma dość ciekawą nazwę Casper, więc mamy najryzykowniejsze i trochę wyglądające na bańkę, która raczej pęknie, yield farming, które jest super na początku, gdy szuka się płynności, lecz jest niemożliwe do podtrzymania przez dłuższy czas. Dlatego, gdyż przez farming firmy zwiększają inflację we własnym tokenie, co powoduje, iż cena ma presję ku spadkowi w dłuższym okresie czasu. Kolejny sposób na pasywne zyski to jest już wspomniany staking, gdzie wszystko ma sens i oddając swoje tokeny pod głosowanie, nie tylko masz wpływ na działanie blockchaina, ale również otrzymujesz niezłe roczne zyski. Bardzo różne w zależności od projektu. Wahają się one od 1 do 100, nawet 200%. Najciekawsze jednak kryptowaluty jak Ethereum, Icon, Pitchin, Harmony oferują zyski w skali 20-30% rocznie. Daleko im do 1000% yield farming, jednak ten model jest znacznie bardziej przyszłościowy i zdecydowanie bardziej bezpieczny. Jeśli interesuje Cię zarabianie w ten sposób i wspieranie blockchainu i wpływanie na ich rozwój, zajrzyj na stronę www.spectrading, czyli spectrading.org, na zakładkę Spec Staking. Tam są szczegóły, jak dołączyć do blockchaina i jak zacząć staking i zarabiać. Jest również trzeci sposób zarabiania lub pożyczania pieniędzy, wykorzystując scentralizowane i zdecentralizowane firmy. Przy tych pierwszych jednak zdecydowałbym się na firmy oferujące jakieś ubezpieczenia albo współpracujące z tak zwanymi crypto custodians z ubezpieczeniem jak BitGo. Firmy zdecentralizowane, jak już wspominany na przykład Compound oraz Maker lub DeFiDex, Balancer, ale również scentralizowani konkurenci jak Celsius, Nexo, a nawet giełdy jak KuCoin i Binance. Wszyscy oferują albo zastawienie swoich krypto i zarabianie procentów, zwykle do 5-10% rocznie, albo zastawienie swojego na przykład bitcoina i pożyczenie dolarów lub krypto w ilości 50% zastawionej wartości, za które możesz na przykład dokupić sobie jakieś altcoiny albo więcej bitcoina. Opcje są ciekawe.
Im większy procent pożyczki, tym wyższy roczny koszt. Pożyczki są dość atrakcyjne, a oprocentowanie znacznie niższe niż w lokalnym banku. Zdecydowanie polecamy zagłębienie się w DeFi, ponieważ DeFi to nie tylko yield farming, chociaż yield farming jest teraz najgłośniejsze i najbardziej zwariowane. Ale yield farming, DeFi, staking, wszystko to jest po prostu początkiem nowego systemu finansowego, bardzo ekscytującego i bardzo interesującego, gdzie bezpośrednio ze swojego portfela możesz dokonywać wszelakich transakcji z kimkolwiek tylko chcesz na świecie, bez udziału żadnych prywatnych firm, banków, instytucji, prawników itd. Skala rozwoju tej technologii jest niesamowita i jedyne, co ją może tutaj ograniczać, to właśnie jest wyobraźnia programistów i przedsiębiorców. To jest jedyne ograniczenie, ponieważ własny bank, zarządzanie własnymi pieniędzmi bez proszenia się o pozwolenia jest czymś zupełnie nowym. Jest to demokracja finansowa, a nie tylko zyski i procenty. Jest to tym bardziej istotne, iż nawet banki centralne, łącznie z Europejskim Bankiem Centralnym, amerykańskim, japońskim oraz angielskim, czyli Bank of England, pracują i to już od kilku lat nad centralną cyfrową walutą, która mogłaby zastąpić obecnie używaną gotówkę. Taka bankowa cyfrowa waluta to w skrócie CBDC, czyli Central Bank Digital Currency. Wiele opcji uwzględnia użycie oczywiście technologii blockchain przy tworzeniu takiego rozwiązania. W rzeczywistości, gdzie papierowe pieniądze drukowane są na masową skalę, produkując przy tym astronomiczną inflację i dług narodowy w przyszłości, za który płacić będą następne pokolenia. DeFi zatem nie jest chwilowym ruchem, lecz fundamentalną zmianą, gdzie najważniejsze instytucje oraz najistotniejsi ludzie podejmujący decyzje są bardzo poważnie zaangażowani. Gdy dodamy tutaj jeszcze prywatne przedsięwzięcia gigantów w sfery finansów i technologii, robi się jeszcze ciekawiej. Otóż wszyscy wiemy, że Facebook pracuje nad swoją kryptowalutą o nazwie Libra, gdzie gdyby rząd amerykański umożliwił im używanie tej kryptowaluty, nagle mamy miliardy ludzi posługujących się kryptowalutą, tak. Następnie, banki. Wiemy, że banki mają swoje kryptowaluty, JP Morgan ma swoje JPM Coin. Oni używają ich po to, żeby przesyłać swoje fundusze do różnych oddziałów w różnych krajach i robić to jak najtaniej, jak najszybciej. Kolejnym krokiem są kraje. Co się dzieje w tym kierunku? Wiemy, że pracują kraje z własnymi CBDC, czyli Central Bank Digital Currency. A tylko po to, żeby umożliwić jak najniższą frykcję i żeby przesyłanie funduszy było bezproblemowe, szybkie i możliwe na całym globie. Więc wiele się dzieje w każdym etapie, czy to na poziomie kraju, czy to na poziomie wielkich korporacji, czy to właśnie na poziomie tych małych startupów. Dziękujemy, że wytrwałeś do końca. Przesyłamy linki do ciekawych filmów, gdzie nauczysz się więcej o DeFi, staking i yield farming. Linki do tych filmów również znajdziesz pod tym wideo.